Cześć, w dzisiejszym bardzo szybkim odcinku pokażę Wam, jaki poziom oleju jest faktycznie, gdy wlejemy go 750 ml. De facto poziom wtedy jest do tych dwóch kresek, które są zaznaczone markerem. Ja tutaj wlałem trochę mniej, do tej konstrukcji 600 ml, ale trzeba pamiętać, że jeszcze tutaj przychodzi ten dekiel, ale mimo tego wszystkiego i tak ten dekiel nie weźmie Wam więcej niż chyba 50-60 ml. Więcej się tam po prostu nie zmieści. I zobaczcie, gdy jeździmy normalnie, olej jest zasysany właśnie stąd, tutaj tą przestrzenią, a tutaj jest wpływ do filtru oleju. U góry już z filtru oleju przefiltrowany olej schodzi w dół i jest zasysany. Gdy my hamujemy, bądź jedziemy bardzo z górki, może stać się sytuacja, iż w tym miejscu będzie powietrze, co za tym idzie, olej już się nie przedostanie i silnik może się zatrzeć. Gdy my stantujemy, na przykład ja stantuję, to żeby ten układ się zapowietrzył, to by silnik musiał być w ten sposób przechylony. A jak sami widzicie, to jest prawie na równo. Żeby zapobiec temu, wlewacie sobie 900 ml litr i bez problemu można stantować. I tak właśnie to funkcjonuje. Gdy ktoś napisze mi za chwilę, że poziom oleju powinien być do tego otworu tutaj z pompy oleju, od razu uprzedzam. Weźcie sobie pompę oleju, kupcie taki plastik, zróbcie dwa kruczce, wężyki wyprowadźcie i zobaczycie, że z końca wężyka zasiewam ten olej. Także na razie.